Szanowni Państwo, dzisiaj mamy poniedziałek, 2 stycznia. Ja nazywam się Kornel Kot i zapraszam Państwa bardzo serdecznie na briefing wideo. Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest zdominowany przez wskazania dotyczące kondycji gospodarek europejskich. O godzinie 9 poznaliśmy wskazanie dla Polski, dosyć ważne, bowiem dotyczy naszej rodzimej gospodarki. Dosyć nisko zawieszona prognoza, to jest na poziomie 52 punktów, była wypadkową zeszłomiesięcznego odczytu, który wynosił 51,9 punktów. Jak możemy doskonale zauważyć, wskazanie przyniosło dosyć istotną poprawę nastrojów, ponieważ 54,3 jest według market zasługą polepszających się sytuacji na rynku pracy, a także dynamicznego wzrostu zamówień, czy też przyrostu w produkcji. Jak możemy zauważyć, temu odczytowi też towarzyszyły wskazania z Węgier oraz Norwegii. W tym gronie zawiodły Węgry, które odnotowały indeks na poziomie 52,2, co jest dosyć silnym spadkiem, jeżeli weźmiemy pod uwagę listopadowy odczyt, który uplasował się na poziomie 56,6. Przed nami o godzinie 10 zostanie opublikowany PMI dla sektora przemysłowego w strefie euro. Co ważne, jest to odczyt ostateczny, bowiem mieliśmy odczyt wstępny, który wyniósł 54,9. W gronie walut G10 chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę na euro-dolara. Euro-dolar przetestował opór przy 1,0670, o czym doskonale wiemy, i ten opór jest zbudowany z Fibonacciego, tutaj 61,8, oraz overbalance, tutaj możemy zauważyć właśnie te równości korekt. Przebita linia łącząca dołki od stycznia też tutaj pokazuje, że było dosyć ciekawie na eurodolarze. Wytracenie zwyżkowego impetu pokazuje nam właśnie ta świeca. Ona ma bardzo potężny knot i jakby słabość popytu tutaj jest bardzo, bardzo widoczna, ponieważ jeśli mamy świecę z takim knotem, to należy się spodziewać, że jakby prowzrostowy impet stara się coraz bardziej wytracić. Pierwsze wsparcie, którego należy szukać, to okrągły poziom 1,0350, są to grudniowe minima. Ich przebicie będzie wypadkową spadków do psychologicznej 1,03. Następnie będziemy kierować się coraz silniej w stronę 1,02. Wyjście ponad 1,0670 otworzy drogę do 1,0870 w okolice tych szczytów. Właściwie jest to szczyt z 8 grudnia. Jeśli zwrócimy uwagę na USDJPY, tutaj mieliśmy dosyć silną bitwę przy poziomie 61,8 Fibonacciego. Na ten poziom zwracałem Państwu uwagę w trakcie międzyświątecznej przerwy. Co ważne, wybicie się na ten poziom niezbyt napawa optymizmem. Fakt, oscylator RSI coraz bardziej się wystramia, aczkolwiek on będzie mógł, może zostać zahamowany w okolicach właśnie tych szczytów, jak tutaj widzieliśmy, on nawet nie dotknął tej 70-tki. Świadczy o tym dosyć ten niepokojący knot. Co ważne, zachowanie tendencji wzrostowej będzie konfrontowało USDJPY w okolicach 117,87, tak mniej więcej pod poziom 118 okrągły. Tutaj widzimy doskonale pasmo, w którym popyt ma niesamowity problem, żeby wybić się na przedświąteczne szczyty przy 118,66. Co ważne, spadek ewentualny będzie w pierwszej fali powstrzymywany przy 50% zniesieniu Fibonacciego. Możemy zauważyć, że lekkie wypychanie było tutaj dosyć silnie widoczne. On właśnie niezbyt mocne impulsy podażowe potrafił wesprzeć, aczkolwiek jeśli nastąpi silna aktywacja podaży, to powinniśmy się spodziewać dosyć silnej przepychanki przy 61,8, którego wydźwięk jest wzmacniany tą świecą, właściwie jej dolnym knotem oraz knotami przedświątecznymi i poświątecznymi. Co ważne,
powstrzymanie przez 61,8 powinno zwiastować podobnym zachowaniem. W tym przypadku analiza Ichimoku nie mówi nam zbyt wiele, a obecnie widzimy, jak linia zwrotna właśnie w analizie zaczyna lekko się wystramiać, tym bardziej jesteśmy tutaj, jeszcze jesteśmy w chmurze. Jeśli świeca się lekko wybije i zostanie wygenerowany sygnał kupna, to możemy się spodziewać właśnie tego pierwszego scenariusza, o którym Państwu mówiłem. Alternatywnie powinniśmy się spodziewać właśnie drogi w stronę okrągłego poziomu 116. W przypadku złotego chciałbym zwrócić Państwu uwagę na wstęgi Bollingera. One nadal pokazują, że zmienność nie należy do zbyt wysokich. Tutaj był wyraźny problem z przebiciem poziomu 4,4155. On bezpośrednio koresponduje z poprzednimi szczytami. Tutaj też widzieliśmy dosyć silne problemy popytu z wybiciem się w stronę 4,42. Może to zwiastować, że seria deprecjacji złotego względem euro może zbliżać się ku końcowi poziomem, który będzie dosyć silnie weryfikował podaż. Jest okrągły 4,40. Widzieliśmy w czasie ostatnich notowań, że przy 4,40, a właściwie 4,39,90 aktywowały się zlecenia popytowe, które wypychały dosyć silnie kurs, bowiem w okolice 4,41,55, jak Państwo doskonale widzą, przebicie dołem powinno najpierw zepchnąć kurs euro złotego w okolice 4,38,72. Są to przedświąteczne dołki. Co ważne, ich pokonanie będzie uruchamiało swego rodzaju mechanizm weryfikacji sił popytowych i podażowych przy 4,38,19. Dosyć zagadkowym pozostaje poziom 61,8 Fibonacciego, to jest przy 4,35,32. On mógłby zostać testowany, aczkolwiek może nie w trakcie najbliższych sesji, bowiem właśnie te wstęgi Bollingera, o których Państwu mówiłem, one są dosyć wąskie, one nie zwiastują jakichś dosyć wyraźnych ruchów na tej parze. Co ważne, jeśli zaczniemy analizować oscylator RSI, on trochę zaczyna się tutaj wystramiać. On może pokazywać, że siły popytowe jednak zaczynają mieć coraz większą ochotę na osiągnięcie okrągłego poziomu 4,4200, którego przebicie będzie weryfikowało, jak silna jest podaż przy 4,4275. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę udanych inwestycji.